Pan Roman Kołtoń. Panie Romanie! Cześć, Romeczku! Cześć, witam. Bez takich słów legendy, to wiesz, na boisku się wykuwają, a my to dziennikarze opisujemy te czasami legendy. No właśnie, powiedz mi, mój drogi, jak długo znasz Zbigniewa Bońka? No, 25 lat, ale licząc znajomość z telewizora, to 40. A pamiętasz pierwszy mecz, kiedy zobaczyłeś na żywo bądź na ekranie telewizora? Albo może mogłeś słuchać o Bońku w radiu? Jeszcze takie były czasy. W radiu też. Ja jestem jednak człowiekiem radia też, telewizji czarno-białej. Widziałem po raz pierwszy, wydaje mi się, Zbigniewa Bońka na ekranie telewizora czarno-białego w rodzinnej Złotoryi w 1978 roku. Miałem 8 lat wtedy, w czasie mundialu w Argentynie. Jak był mundial w Hiszpanii z udziałem Zbigniewa Bońka w 1982, miałem 12 lat, więc to rzeczywiście nieprawdopodobnie zadziałało na moją wyobraźnię. Ten mundial w Argentynie też pamiętam, ale ten w Hiszpanii to jest po prostu jakieś totalne szaleństwo. 12-latek, który widzi od Młynarczyka w bramce po Bońka w ataku ze Smolarkiem. Zresztą ta chwała tych piłkarzy wykuwała się w niezwykłych okolicznościach. Tak naprawdę po dwóch meczach mundialu byli skończeni, a Boniek to w ogóle był wykluczony i potępiony przez dziennikarzy. To nie jest tak, że tylko dzisiaj media były potęgą. Wtedy też media się liczyły, presja medialna ciążyła na Bońku. Dziennikarze pisali fotel dla pana Bońka, czy chcieli go wysłać na ten fotel. Dobrze, że trener Piechniczek nie podjął takiej decyzji. Jak miałem 16 lat, to Boniek zagrał po raz trzeci na mundialu, a więc tej światowej imprezie. No, a później już mając 20 kilka lat, jako młody reporter poznałem młodego wtedy bardziej menedżera, już takiego po karierze trenerskiej, nawet dość szybko, zaskakująco szybko skończonej. No i do dzisiaj utrzymujemy kontakt. Powiedz mi, no bo 800 stron, mówimy o książce, bo nie podałem tytułu, to jest straszne faux pas. Tak. Zibi, czyli Boniek, to jest książka Romana Kołtonia. Powiedz mi, spotkałeś się z wieloma osobami, tych anegdot, tych historii, no chyba nikt nie zrobił takiego zbioru tego wszystkiego na temat pana Zbigniewa. Powiedz mi, najbardziej zaskakujące spotkanie, do kogo się dokopałeś? Byłeś jak Bogusław Wołoszański, sensacje XX wieku, no. Powiem tak, ja konstruując taką książkę, ja mam doświadczenie napisania biografii Kazimierza Dejny. Dejna, czyli Obcy, ukazała się ta książka w 2014 roku i wymyśliłem sobie, że napiszę biografię Bońka. Wydawało mi się, że przygotuję ją w ciągu 2-3 lat. Byłem pewny, że przygotuję ją na mundial już później w Rosji w 2018 roku. Natomiast nie ukrywam, że pandemia teraz ułatwiła mi zebranie tego wszystkiego już w ten, mówisz, 800 stron. Rzeczywiście tu jest 752 strony z ilustracjami czarno-białymi. Jest jeszcze taka wkładki kolorowe, 48 stron. Nie wszystkie zdjęcia w tych wkładkach kolorowych z racji jakby też historycznej są czarno-białe. Niektóre są kolorowe, prawda? Natomiast rzeczywiście gdzieś starałem się dotrzeć. Największym zaskoczeniem, i tu cię być może zaskoczę, była rozmowa z panią Wiesławą Boniek, a więc żoną Zbigniewa Bońka. Ja ze Zbigniewem Bońkiem rozmawiam dość często. Rzecz jasna, przez część ludzi jestem postrzegany jako człowiek, który ma wielką sympatię do Zbigniewa Bońka. Ja nie ukrywam tej sympatii, natomiast nigdy bym sobie nie pozwolił, przygotowując taką książkę, na napisanie laurki, bo po prostu byłoby to głupota, a nie robota dziennikarska. Rozmawiając, 55 osób tu jest odpytanych specjalnie do książki i rozmowa z reguły z taką osobą trwa, no nie chcę przesadzić, ale wydaje mi się, że 4-5 godzin to jest reguła. Bardzo rzadko, 2-3 godziny, 4-5. Do niektórych rozmówców wracałem po kilka razy. Po pierwsze, piłkarze Zawiszy Bydgoszcz, z którymi Boniek dojrzewał, wchodził w dorosłość. Po drugie, zawodnicy Widzewa Łódź, którzy napisali absolutnie legendę polskiej piłki, bo potrafili pokonać, proszę sobie wyobrazić, to wcale nie jest tak dawno. Ja za mojego życia to przeżyłem. Wyeliminowali Manchester City, Manchester
Manchester United, Juventus Turyn z europejskich pucharów. Wow! Więc żeby Juventus mógł wyeliminować później Widzew, musiał Bońka kupić i kupił go za prawie 2 miliony dolarów. To w ogóle jest nieprzeliczalne na dzisiejsze pieniądze. Dość powiedzieć, że w 82 roku, w roku tym mundialu w Hiszpanii, Boniek był obok Diego Maradony najdroższym piłkarzem świata. Gianni Agnelli, patron wielki Juventusu, jeden z największych ludzi Italii, największy może wtedy człowiek Italii, uparł się na Zbigniewa Bońka. Pytasz o tych rozmówców, rozmawiałem z Giovannim Trapattonim, Michelem Platinim po drodze. Natomiast mówię, rozmowa z Wiesławą Boniek była absolutnie niezwykła, ponieważ myślałem, że małżonka Zbigniewa Bońka nie zgodzi się na rozmowę do książki. Tymczasem rzeczywiście poświęciła czas i powiedziała wiele niebanalnych rzeczy. Muszę powiedzieć, że też zdradziła kulisy odejścia Zbigniewa Bońka z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski, a to była tajemnica, no może nie mundialu, bo to nie była gra o mundial, ale gdzieś na mundialu życia Zbigniew Boniek podjął się też prowadzenia w roli trenera reprezentacji Polski. Zrezygnował po 5 meczach, nigdy publicznie, ale nie tylko, nie publicznie, pytany, nie wiem, przy kawce, przy lampce wina, przez dziennikarzy takich, jakich owakich w programach telewizyjnych, nigdy nie zdradził, dlaczego odszedł. Natomiast pani Wiesia mi to po prostu powiedziała, więc myślę, że to jest jedno z tych wydarzeń w książce. Poza tym też wydaje mi się, że ja nie pokazuję tylko Bońka. Boniek jest pretekstem, żeby pokazać tamten czas, tamtych ludzi, tamte zdarzenia, prawda? Oczywiście Boniek jest jakby takim kluczem, przez który przebiegamy te ostatnie 60 kilka lat, bo jest na tej planecie. 60 kilka lat, 56 rocznik. Natomiast chcę przybliżyć tamten czas. W ogóle idea pierwotna była połączenia 4 piłkarzy w jednej książce, ale te wszystkie biografie mi się wymknęły, bo najpierw miał być Wilimowski, później Dejna albo Lubański, później Boniek, aż do Lewandowskiego, bo każdy z nich... Chciałem napisać, co decyduje o życiu jakby, co wpływa na to, że człowiek ma takie, a nie inne wybory. No ale ta biografia Dejny mi się rozrosła, już mówiąc o tym, że biografia Bońka mi się rozrosła. Natomiast ona była dużo wyższa, większa jeszcze. Skróciliśmy ją o 300 stron z moim przyjacielem, redaktorem Janem Grzegorczykiem, przyjacielem od serca rzeczywiście, który napisał biografię Ojca Góry. Kilka razy czytałem tą biografię, żeby napisać trochę w takim duchu Janka Grzegorczyka, no ale on w ogóle serducho i umysł wniósł do tej mojej książki. Gdyby nie on, to ta książka by się chyba nie urodziła tu i teraz. Roman, co najbardziej zaskakującego powiedziała ci pani Wiesława? Słucham, ja chcę tutaj pikantne historie, żeby widzowie one tu pobiegli do księgarni i kupili twoją książkę. 750 stron napisał ten człowiek. Ludzie! No dobrze, pikantnych wszystkich nie zdradzę, natomiast powiem tak, kiedy się poznaliście, a pani Wiesia mówi, no w jednej klasie liceum, ale Tuman nie zdał do i później się nas rozdzielono, bo ja chodziłam do wyższej klasy, także dość powiedzieć, że Zbigniew Boniek nie mógł skończyć liceum w Bydgoszczy, ponieważ popadł w konflikt w ogóle z majorem Ludowego Wojska Polskiego. No powiedzmy sobie szczerze, obrazili się wzajemnie. Major krzyczał coś po jednym meczu, jak Boniek Szczawik nie wykorzystał rzutu karnego, a Boniek mu coś tam odpowiedział. Niektórzy twierdzą, że doszło do rękoczynów, ale żaden ze świadków tego nie potwierdza. Natomiast major Ludowego Wojska Polskiego, Zdzisław Krzyszkowiak, to była legenda w ogóle, olimpijczyk z Rzymu, złoty medalista, więc ten konflikt był nieprawdopodobny. To był rok 75 i Boniek był skazany jakby na wyemigrowanie z miasta. Jego brat Roman Boniek, który też udostępnił bardzo duże fotografii do książki, takich no, łącznie z kołyską. Zdołałem takie zdjęcie też wyciągnąć, może tutaj zaprezentuję. No, widzę, bo Boniek się specjalnie nie zmienił. Ten Boniek z kołyski z Bońkiem współczesnym, te oczy, ta twarz, ten charakter jakby. W ogóle. Powiedział tak, być może to było przeznaczenie, ten konflikt z Krzyszkowiakiem i fakt, że on musiał opuścić Bydgoszcz, nie mógł grać już dalej w Zawiszy, tym samym nie mógł skończyć liceum, on maturę pisał już w liceum w Łodzi. A powiedz mi, czy prezes już czytał, bo to jest ważne. Nie co czytał. Powiedział, jak przeczytał? Nie czytał, no ładnie, właśnie, Romeczku, ładnie. Po co to zrobiłeś?
kiedy książka 30 czerwca się ukazała, Zbigniew Boniek akurat dzień czy dwa dni wcześniej poleciał do Rzymu. Chciałem mu ją wręczyć osobiście, jak kilkoma, no, ci, którzy przyczynili się do książki, no to na ten egzemplarz książki absolutnie zasługują, więc chciałem mu to wręczyć. Mówi, że docierają do niego różne głosy. Czasami do mnie dzwoni i mówi tak, a przeczytajmy tu fragment z trenerem Lęczykiem. Rzeczywiście dość pikantna historia takiego meczu jednego, w którym trener Lęczyk chce pokazać charakter Bońka jako piłkarza i mówi, co ty tam piszesz? Ja w ogóle nie pamiętam tej historii, więc myślę, że no, będzie musiał najbliższe dni, albo nie, ale ma dostać. Dzisiaj, jutro się zobaczymy pewnie przy Espresso i jak zobaczy tą książkę, to pewnie się skusi jednak na przeczytanie. Ja muszę powiedzieć, jeśli byś mnie zapytał, czy jest o Twitterze, to oczywiście, że jest. No przecież Zbigniew Boniek na Twitterze był aktywny przez ostatnie lata i jest cały tutaj z półtora strony maszynopisu o jego najbardziej znanych tweetach. Oczywiście te tweety z ostatnich dni bym też umieścił, gdybym nie zamknął książki 1 czerwca, to bym umieścił. Natomiast jeśli mnie spytasz, czy to mnie dziwi, że Zbigniew Boniek jest ekspresyjny na Twitterze i w swoim stylu jakby występuje, absolutnie nie. Jeden z włoskich dziennikarzy bardzo ciekawie przeanalizował Zbigniewa Bońka, że on przedziurawia film, bo Boniek był kilkanaście lat też ekspertem włoskich stacji telewizyjnych i bardzo chętnie zapraszanym, ponieważ właśnie Włosi mają takie powiedzonko, że wszyscy mówią coś, a Boniek mówi jeszcze inaczej. Włosi mają na to takie stwierdzenie, że przedziurawia film, więc Zbigniew Boniek mnie nie zdziwił swoją działalnością twitterową w ostatnich dniach. Jest proroctwo tej działalności w książce Zibi, czyli Boniek. Dobra, panie Romku, ważna sprawa. Czy jest taka historia, ja tak nerwowo rozglądam się, czy już mogę skręcać w lewo, ale czy jest taka historia, której nie umieściłeś w książce, nad którą się zastanawiałeś, kurczę blade, no to już jest zbyt intymne, zbyt hardkorowe, pokażemy Zbigniewa Bońka jako absolutnego rock'n'rollowca. Bo to, że pędził Ferrari Platiniego na podpisanie kontraktu, to jest pikuś. Staram się nie cenzurować moich rozmówców. Po to właśnie rozmawiam z widzewiakami z dawnych lat. No nie wiem, Andrzej Morzejko mi mówi, no Zbigniew, coś mu nie pasuje w tym mówieniu o Zbyszku. Ja mówię, panie Andrzeju, ale jakoś tak pan nie może się wysłowić, tak fajnie pan opowiada o pewnych rzeczach z lat 70., o tym początkach piłkarskiej kariery Bońka i tej atmosferze w szatni. On mówi, ale bo my go w ogóle nie nazywaliśmy Zbyszek, dla nas to był po prostu Rudy, a dla niepoznaki czasami wołaliśmy na niego Murzyn. No więc dlaczego ja mam cenzurować taką wypowiedź Andrzeja, poczynając od tego, jak nazywali naprawdę Bońka? Ja się pytam, ale dlaczego Murzyn? No żeby się nie zawsze czuł obrażony tym hasłem Rudy, no to Murzyn na niego wołaliśmy po prostu. Boniek się zresztą nie obraża, notabene swoją małżonkę Wiesławę nazywa Gruba, a nie ma grama tłuszczu. Więc rzeczywiście na pewno dla Zbigniewa Bońka, jak tak się zastanawiam, najtrudniejszy rozdział to będzie rozdział o jego przygodzie trenerskiej. Ja specjalnie na skraj buta włoskiego się wybrałem z moim przyjacielem Marcinem Lepą do Lecce i Bari, bo Boniek dostał szansę trenerską, mając rzeczywiście 30 kilka lat Serie A. To było nieprawdopodobne. W 90 roku... Czyli chwilę po zakończeniu kariery. Tak, kończy karierę w 88, po dwóch latach jest trenerem w Serie A. Arrigo Sacchi jest wtedy trenerem, a Boniek o trenerze ówczesnym Juventusu mówi, ja nie jestem gorszy trener niż ten z Juventusu, a chciałbym być takim trenerem jak Arrigo Sacchi. Czyli on prorokował karierę trenerską. Wtedy do wielkiej kariery trenerskiej we Włoszech, nie wiem, startuje choćby Carlo Ancelotti, czy startuje Marcello Lippi. Boniek, prowadząc dwa włoskie kluby w Serie A, w Lecce, pokonuje drużynę prowadzoną przez Lippiego, który później jest trenerem mistrzów świata i wygrywa Champions League. Więc proszę sobie wyobrazić, że on próbuje startować do tej kariery trenerskiej. Ja gdzieś jadę do Bari i Lecce z Marcinem Lepą, żebyśmy odpytali
dlaczego Zibiemu się nie udało. On sam mi później po kilku latach powiedział, ja mam jeden minus w życiu, muszę go zamienić na plus, chodzi o karierę trenerską. I on próbuje to zrobić jeszcze porywając się na tą przygodę selekcjonerską. I to też myślę, że te pół roku selekcjonera to będzie taka lektura dla Zbyszka dość trudna. No ale w życiu wszyscy, każdy z nas mamy gorycz porażki, radość zwycięstwa, cierpienie, fajne momenty, trudne momenty. Po prostu życie, jak gdzieś opisuje w konwencji. O! Roman? Tak się nie robi. O! Co? Roman zniknął. Jeszcze poczekajmy sekundę, dajmy szansę łączu Romana, jak to brzmi. Roman Kołtoń i jego książka Zibi, czyli Boniek. Mam nadzieję, że jeszcze na sekundę wrócimy.